Kolejna fala migracji do Europy. Grypa bije rekordy. Energia z węgla jednak potrzebna. A na koniec ciekawostka dnia. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak sami zdążyliście już pewnie zauważyć w przedstawionych tematach, poruszymy temat grypy, która bije rekordy i to sprzed lat, nie tylko od początku wiadomo czego. Więc zbliżając się do kolejnych czasów lockdownowych, kiedy będziemy teraz mieli problem i z grypą, i z wiadomo czym, warto zastanowić się nad legalnością takich właśnie lockdownów, jakichś obostrzeń, ograniczeń, zakazu wychodzenia z domu i tak dalej, które zaraz mogą znowu obowiązywać. Także jeśli interesuje Was ten temat, jak reagować w takich sytuacjach, jeśli znowu rząd będzie nas zmuszał do czegokolwiek, zapoznajcie się koniecznie z naszym wywiadem z prawnikiem, z Anną Kubalą, radcą prawnym, która wprost je w jasny sposób wytłumaczyła na naszym kanale, co jest legalne, a co nie. A mało z tych rzeczy jest legalnych i jak reagować w takich sytuacjach. Tu macie mały fragment tego wywiadu. Rozporządzenie, koniec wszystkich aktów. Tutaj nie ma nic więcej i nikt nie ma żadnej możliwości, żeby cokolwiek dodać. I akurat to ten przykład się po prostu trafił, bo ktoś go opublikował, ja go powtórzyłam. Zrobiło się wokół tego zamieszanie, ale to jest bardzo jasny, przejrzysty taki dowód pokazujący, że tego typu akty są absolutnie... A tutaj link do całości, do całego filmu. Zapraszam Was bardzo serdecznie, bo materiał jest naprawdę mocny i pouczający. Serio, możecie z niego wynieść naprawdę dużo, tym bardziej, że lockdowny serio się właśnie zbliżają. A zaraz opowiemy sobie jeszcze o sytuacji z grypą. Także co? Lecimy już może z pierwszym tematem. Formalnym są kluczowe do tego, żeby migranci pojawili się na naszej granicy, na pograniczu białorusko-polskim. Nielegalny napływ migrantów do Europy zmalał podczas wiadomo czego. Po wprowadzonych obecnie rozluźnieniach jednak ponownie wzrasta liczba osób szukających tu schronienia. Co to znaczy dla samych migrantów i Unii Europejskiej? Państwa europejskie przeszły już 4 fale wiadomo czego. Dla wielu ludzi w Europie rozpoczęto obecnie powrót do normalności w życiu codziennym i możliwość ponownego zanurzenia się w tłumie jest czymś nowym i niezwykłym. Szczytowy punkt wiadomo czego Europa zdaje się mieć już za sobą. W wielu miejscach już nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek, a wprowadzenie nowego lockdownu wydaje się mało prawdopodobne. Dzięki wysokiemu odsetkowi osób w pełni zapreparatowanych na wiadomo co, wiele państw unijnych ma nadzieję na lepszą przyszłość. Skutek zamknięcia granic podczas wiadomo czego i innym restrykcyjnym posunięciom w całej Europie, w całym świecie, liczba nielegalnych migrantów do Europy wyraźnie zmniejszyła się. Obecnie jednak ponownie wzrasta, a kryzys wiadomo czego może znowu stać się ważnym czynnikiem w kryzysie migracyjnym. Więcej niż 1,5 roku po tym, jak wiadomo co się rozpoczęła, można przedstawić pierwsze wnioski na podstawie już dostępnych danych i analiz na temat wpływu na liczbę migrantów i osób ubiegających się o azyl wprowadzonych w Unii Europejskiej, korona kryzysie ograniczeń. Kontrole graniczne, obostrzenia w podróżowaniu i inne posunięcia mają na celu ograniczenie rozpowszechniania się wiadomo czego, doprowadziły początkowo do silnego spadku migracji do Europy. Komisja Europejska informuje, że w roku 2020 Unia Europejska odnotowała spadek liczby wniosków o azyl o 33% w porównaniu z rokiem 2019. Równolegle do tego spadła liczba nielegalnych przekroczeń granic Unii Europejskiej do poziomu z 2013 roku. W niektórych przypadkach ubiegający się o azyl w ogóle nie mogli składać swoich wniosków w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wskutek wprowadzonych restrykcji osoby te przez jakiś czas musiały przebywać w warunkach urągających zasadom higieny, na przykład na greckiej wyspie Lesbos, albo zostały poddane długoterminowej kwarantannie w państwach, do których udało im się dotrzeć. Wszystko pokazuje, że władze białoruskie próbują napędzać ruch migracyjny. Strasznie irracjonalnie wygląda to, że mając własne wewnętrzne superkryzysy na głowie, w tym nie tylko kryzys zdrowotny, ale i ekonomiczny, nie potrafimy jako Unia Europejska powiedzieć po prostu pas. Dbamy o swoich obywateli, zamykamy granice. Tymczasem przez to, że Unia chce być utożsamiana bardziej jako jakiś twór humanitarny, a nie gospodarcza organizacja, ściąga sobie na głowę kolejny kryzys. Znaczy sobie, obywatelom, czyli nam, tak dla jasności. Przypominam, że wbrew temu, co sugeruje Donald Tusk, jeszcze w Unii jesteśmy. Ilość imigrantów w Unii to powiększenie się społeczności, a co za tym idzie konieczność wydawania większych pieniędzy, bo nie jest to społeczność, która jest przystosowana od razu do tego, jak się żyje w Europie. To są osoby, które często nie znają języka i nie mają tej samej kultury i do tego wszystkiego muszą się przystosować, a źle prowadzona polityka migracyjna temu na serio nie służy. A jak już zauważyliśmy w ostatnich 10 latach, to
większość tych imigrantów nie ma chęci lub też możliwości podjęcia pracy i dokładania się do podatków, a żyją głównie właśnie z tych podatków, które płacą inni mieszkańcy. I choć w ostatnich latach sytuacja uległa poprawie, to dalej większość, bo 2/3, żyje dalej z zasiłków. Bo przecież to jasne, dlaczego chociażby uciekający, podobno Afgańczycy na polsko-białoruskiej granicy, nie mają jako cel postawionej Europy jako takiej, czyli na przykład Polski, a Niemcy. Bo tam obiecywano, że będzie łatwo, a w Polsce trzeba ostro pracować. Chociaż też warto podkreślić, że jest to narracja mediów rządowych i samego rządu, bo niestety dziennikarzy tam nie wpuszczają, więc kto wie, może wcale tak nie jest i chcieliby zostać też w Polsce, a nam tylko tak mówią. Ciężko to powiedzieć, bo rząd celowo zataja fakty. Zobaczcie, jak wygląda kwestia zasiłku dla osób bezrobotnych, na przykład w Niemczech. W Polsce mamy o tyle dobrą sytuację, że nasz socjal jest mimo wszystko niski w porównaniu do krajów zachodnich, że kiedy już ktoś z zewnątrz chce się u nas ulokować na stałe, raczej będzie zmuszony podjąć pracę. Tu macie pokazane, ile obecnie mają wynieść zasiłki dla bezrobotnych w naszym kraju. Choć i to się zmienia, bo rząd co rusz też próbuje przemycić kolejne rozdawnictwo dla tych najuboższych, a to w ostateczności też będzie dobry motyw, żeby Polskę zasiedlać. Następny temat. Lekarze alarmują, że przeżywamy prawdziwy armagedon z powodu dużej liczby pacjentów, u których zdiagnozowano wirusy grypy. Choć to dopiero początek sezonu, już padł rekord. We wrześniu chorych na grypę było niemal 2 razy więcej niż rok temu, podaje dziennik Gazeta Prawna. Jak pisze dziennik, we wrześniu na grypę zachorowało 369,3 tysiące osób. To nie tylko więcej niż przed rokiem, kiedy zdiagnozowano ją u 191,4 tysięcy osób, ale i w porównaniu z przedpandemicznym 2019 rokiem, kiedy było ich 287 tysięcy. Tak wynika z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, Państwowy Instytut Badawczy, który cytuje dziennik. Tym samym potwierdzają się prognozy lekarzy o bombie z opóźnionym zapałem. Jak wynika z danych PZH, grypa najmocniej zaatakowała najmłodszych, zwraca uwagę gazeta. W porównaniu z 2020 rokiem choruje na nią o 149% więcej dzieci do 4 roku życia, a w zestawieniu przedpandemicznym wrześniem wzrost jest o 42%. Nadal nominalnie najwięcej chorych jest wśród osób w wieku 15-64 lata. W tej grupie zachorowało już niemal 146 tysięcy osób, o 63% więcej niż przed rokiem i o niemal 20% w porównaniu z 2019 roku. Na drugim miejscu są dzieci w wieku do 4 lat, a na trzecim te pomiędzy 5 a 14 rokiem życia. Jak pisze gazeta, eksperci ostrzegali, że takie zagrożenie może się pojawić. Dodano, że zdaniem niektórych w ubiegłym roku dzieci przebywały tak długo w zamknięciu, że nie miały jak odświeżyć swojej odporności, przez co w tym roku są dla wirusów łatwiejszym celem. Do tego dochodzą problemy z dostępem do szczepień, choć w związku ze zwiększonymi dostawami szczepionek miało ich nie być. W sumie do Polski ma trafić 5 milionów sztuk, 2 razy więcej niż przed rokiem i ponad 3 razy więcej, co w 2019 roku. Z tego 2 miliony jest przewidziane na wolny rynek. Przed rokiem niecały 1 milion, poinformował dziennik Gazeta Prawna. W ubiegłym roku było tak, że SARS-CoV-2 wygrywał jednak w tej walce o żywiciela, wygrywał tą walce dominacji. A to ci psikus, co? Czyżby przez te wszystkie lockdowny i antidotum zmniejszyła się Polakom odporność i teraz na wszystkie inne choroby będziemy bardziej narażeni? Tak właśnie kończy się to krótkowzroczne patrzenie na rzeczywistość, no bo jasne. Nie ma co mówić, że kryzysu zdrowotnego nie było, bo był i trzeba było działać. Jednak działania, jakie podjęły rządy tak zwane zachodnie, były absurdalne. Bo starając się walczyć nie tylko z jedną chorobą, narażyliśmy masę chorych na inne choroby, na brak opieki lekarskiej. I teraz cierpimy, narażyliśmy odporność wszystkich przez zamykanie nas w domach. Z tego samego powodu depresja również bije rekordy, a temu z pewnością nie pomaga doprowadzenie do bankructwa lub na skraj bankructwa wielu Polaków przez zamknięcie im nielegalnie biznesu. O tych sprawach w ostatnim czasie rozmawialiśmy sobie z radcą prawnym Anną Kubalą, która wyjaśniła nam, na czym polega to nielegalne działanie podczas wiadomo czego. Tutaj macie link do całego wywiadu i krótki fragment. Tysiące ludzi umiera, taczkami trupy są zbierane z ulic. Można by było pociągnąć kogoś do odpowiedzialności. Na przykład pana Morawieckiego. To jest o przestępstwo z nadużyciem stanowiska. Tak naprawdę polecam serio ten wywiad. Tak czy inaczej, nie tylko sama kwestia tego, że straciliśmy odporność, może mieć wpływ na wyniki tych wyliczeń i pytanie, na ile są one trafnie wyliczone, patrząc na to, że w ubiegłym roku istniało tylko wiadomo co i nawet jeśli faktycznie miałeś grypę, ale z objawami jak wiadomo co, to podpisywano cię pod wiadomo co, badając przez telefon i wysyłano od razu na kwarantannę.
I takie o statystyki właśnie mieliśmy. Bez wątpienia sytuacja, z jaką mierzymy się od prawie 2 lat, ma wielki wpływ na nasze zdrowie i zmieniło się postrzeganie samej służby zdrowia przez Polaków. Pamiętacie okres zima-wiosna 2020, kiedy to wszystko się w ogóle zaczęło? Bo zamykane przychodnie, porady telefoniczne, które tak naprawdę były realizowane na niezbyt profesjonalnie, bo powiedzieć mogłeś wszystko, a lekarz i tak w dużej mierze przepisał ci witaminę C, bo jak brać odpowiedzialność za poważne leczenie, nie badając nawet pacjenta. Nie dziwię się, że chorzy się frustrują, bo jak żołnierz dostaje broń, to ma walczyć, a nie siedzieć w okopach, a jak medyk dostaje szczepionkę, to nie po to, żeby się zamknąć w przychodni. Mówi lekarz chorób zakaźnych, dr Piotr Krawczyk. No ale u nas podobnie jak w rządzie, w momencie kryzysu wielu woli schować głowę w piasek i przeczekać, nie ponosząc za nic odpowiedzialności. Na szczęście, mimo wszystko, w Polsce znaleźli się i tacy, którzy postanowili spełniać lekarską przysięgę. Jest taka myśl, że mogę rozchorować się. Pani tata zostaje u nas w szpitalu. Z powodu gorączki, zupełny brak kontaktu, potrzebuje tlenu. No i co? Kolejny. Now, parts of India may face power outages in the near future. This due to a coal shortage crisis in a majority of Indian power plants. Według informacji agencji Reuters, Pekin nakazał chińskim kopalniom węgla zwiększenie wydobycia. Szacuje się, że w ostatnich tygodniach niedobór energii w całym kraju dotknął miliony domów i firm. 3 główne prowincje produkujące węgiel zobowiązały się do zwiększenia wydobycia, podała chińska agencja informacyjna Caixin. Kilka prowincji w całym kraju do połowy zeszłego miesiąca cierpi z powodu niedoboru energii. Popyt na energię elektryczną gwałtownie rośnie, ponieważ kraj wychodzi z blokady związanej z wiadomo czym. Według agencji Reuters, powołującej się na urzędnika rządowego i handlarzy węglem, region Mongolii Wewnętrznej w północnych Chinach nakazał ponad 70 kopalniom zwiększenie rocznego wydobycia o prawie 100 milionów ton. Obszar ten jest drugim co do wielkości producentem węgla w kraju. Proponowany wzrost wydobycia o 100 milionów ton odpowiadałby prawie 3% całkowitego rocznego zużycia węgla energetycznego w Chinach. Usunięcie władz w Pekinie jest jedną z ostatnich prób zwiększenia dostaw węgla, ponieważ ceny osiągnęły rekordowy poziom, a niedobory energii elektrycznej zmusiły firmy energetyczne do racjonowania energii w dużej części kraju. W zeszłym tygodniu państwowy planista Chin, Narodowa Komisja do Spraw Rozwoju i Reform, wezwał przedsiębiorstwa górnicze i energetyczne do podpisania nowych porozumień w celu rozwiązania problemu. Od zeszłego miesiąca seria przerw w dostawie prądu zmusiła wiele fabryk do ograniczenia produkcji lub całkowitego zaprzestania działalności. Szczególnie mocno ucierpiały centra produkcyjne w północy w wschodnich Chinach. Less than 4 days of stock. Jak się okazuje, jest dokładnie tak, jak już wielokrotnie mówiłem. Zbyt gwałtowna zmiana na zieloną energię, odcinając się od bezpiecznego, sprawdzonego rozwiązania w Europie, nie jest skuteczna. Bo jasne, w alternatywne źródła energii trzeba inwestować. Zwyczajnie dlatego, żeby być niezależnym i zdywersyfikowanym, żebyśmy my jako Europa czy jako Polska potrafili wytwarzać energii na tyle, żeby nie być zobligowanym do importu ropy czy gazu z zewnątrz, bo sami nie dysponujemy wystarczającymi zasobami. Ale kurde, robienie tego w taki sposób, w jaki robi Unia Europejska, jest absurdem. Zamiast inwestować w nowe, ale dalej korzystać ze starego, nakładamy kary na tych, którzy zapewniają nam niezależną energię. Absurd! A i te nowe już mają swoje problemy. Same turbiny wiatrowe nie przydadzą się do niczego, gdy zabraknie jeszcze jednego kluczowego składnika. Wiatru. Okazuje się bowiem, że o ile z roku na rok mamy do dyspozycji coraz więcej turbin wiatrowych, to samego wiatru jest coraz mniej. W efekcie turbiny wiatrowe nie są w stanie wykorzystywać w całości swojego potencjału do generowania energii elektrycznej, bo nie ma co ich napędzać. Patrząc też od strony ekologicznej, mało się mówi o tym, jaki właśnie skutek mogą mieć właśnie decyzje o zamknięciu już działających elektrowni. Bo przecież utylizacja tego, co się w nich znajduje, niebezpiecznych chemicznych preparatów wykorzystywanych chociażby w silnikach, pompach czy turbinach, to też ogromne koszty i dla gospodarki, i dla środowiska, z którymi nie każdy sobie poradzi. A tu znowu pojawiają się dwa aspekty. Kary za brak bezpiecznej utylizacji i pozostawienie tego samemu sobie, czyli prowokacja do katastrofy ekologicznej. Swoje zdanie na ten temat, na temat pozyskiwania energii, ma chociażby Francja. Energia jądrowa jest dla nas wszystkich niezbędnym i niezawodnym czynnikiem,
dla przyszłości bez emisji dwutlenku węgla, jest czysta i bezpieczna. To podkreślił ostatnio francuski minister. Jak dodał, dla nas Europejczyków energia jądrowa oznacza szansę rozwoju z tysiącami nowych miejsc pracy, z umocnieniem na naszej wiodącej roli w ochronie klimatu i zapewnienie Europie niezależności energetycznej. Podał to francuski minister Bruno Le Maire i tu jednak może rodzić się kolejny europejski spór, gdyż agencja DPA przypomina, że w 2011 roku po katastrofie w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima rząd Niemiec podjął decyzję o stopniowym wycofywaniu się z energii jądrowej. A jaki to miał skutek, wszyscy wiemy. A tego raczej byśmy już przechodzić nie chcieli, stąd tak ostrożne mimo wszystko podchodzenie krajów europejskich do atomu. Następny temat. And we've been doing a lot of great things here, like looking out the window at Earth, just like we're going to show you through the cupola in a moment. And Start kapsuły Boeing CST-100 Starliner w ramach misji Orbital Flight Test 2 został oficjalnie przełożony na pierwszą połowę 2022 roku. Poinformował Boeing i NASA. Inżynierowie nadal pracują nad rozwiązaniem problemów dotyczących zaworów systemu napędowego. Jest to złożony problem dotyczący niebezpiecznych elementów i skomplikowanych obszarów statku kosmicznego, do których uzyskanie dostępu nie jest łatwe, skomentował sytuację Steve Stitch z NASA w oficjalnym oświadczeniu agencji. Kapsuła Starliner z manekinem testowym na pokładzie miała pierwotnie polecieć 30 lipca na ISS w ramach próbnej misji Orbiter Flight 2 Test 2. Plan zakładał wyniesienie kapsuły przez rakietę Atlas V z przylądka Canaveral na Florydzie. Lot początkowo nie doszedł do skutku z powodu problemów na ISS. Kilka dni później okazało się, że Boeing odkrył nieoczekiwane problemy z zaworami układu napędowego. Start odwołano. Dzisiaj wiadomo, że Boeing i NASA nie poradziły sobie z tą kwestią. Bezpieczeństwo statku kosmicznego Starliner, naszych pracowników i członków załogi jest priorytetem numer jeden dla całego zespołu, powiedział John Vollmer w oficjalnym oświadczeniu. Boeing nie jest zatem w stanie dogonić lidera rynku SpaceX, którego kapsuła Crew Dragon odbyła udane loty załogowe i bezpiecznie wróciła na Ziemię. Some of the more human side of things that we've brought up here in the space with us today. So, pass it on over. No cóż, no trochę szkoda, jednak tak zwracając uwagę na bezpieczeństwo, przede wszystkim załogi, była to racjonalna decyzja. Fajnie, że cały czas działamy w kierunku pogłębiania naszej wiedzy w zakresie kosmosu i trzeba tu podkreślić, że nie tylko NASA, ale również inne kraje na świecie działają w tym kierunku. Ostatnio poddaliśmy nawet fajnego newsa o tym, że na stacji ISS będą kręcone sceny do filmu fabularnego i co ciekawe, będzie to produkcja rosyjska. A my już przechodzimy do drętwego słuchania. Kochanie, w lodówce był serniczek, gdzie jest? A, zjadłem jeden kawałeczek. No okej, a gdzie reszta? Nie kroiłem. Tego suchara mamy od Luke K, za co serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złoty serniczek. A jeśli ty chcesz dostać swoją złotą statuetkę, to koniecznie wbij na nasz kanał Suchary z Sucharami i tam pisz swoje propozycje. Tymczasem zanim się pożegnam, raz jeszcze zapraszam na nasz wywiad z prawnikiem Anną Kubalą, która na łopatki rozłożyła na czynniki pierwsze dosłownie każdą sprawę, jeśli chodzi o legalność lockdownów, no i tych wszystkich zmuszań do antidotum i segregowania sanitarnego. Jeśli jesteście zainteresowani tematem, tutaj klikajcie, zaraz wyświetlą wam się linki do tego materiału. Tymczasem co? Ja już się żegnam i na koniec zamiast muzyki fragment tego właśnie materiału. Trzymajcie się ciepło. Nie jestem feministką. W naszym zawodzie się mówi adwokat, radca prawny, sędzia. Sędzina to jest żona sędziego, a nie sędzia, który sądzi w sądzie. Tak samo jest z tytułem radcy prawnego, tudzież adwokata. Bo jak sfeminizować właśnie sędzinę inaczej? Nie, nie można, bo sędzina to jest żona sędziego. Dokładnie, słownikowo. No dobrze.